Ostatnio, przedwczoraj, proszę Państwa, mieliśmy bardzo ciekawe filmy. To, co chciałyśmy, to zrobiłyśmy, ale to też przez przypadek było. I tak jak mówi się, że gdy Jahwe pozwoli, gdy Bóg pozwoli. No i nagrałyśmy taki film, proszę Państwa, przeciwko przerywaniu ciąży. Akcja, no na pewno katolicka. Tutaj też mamy akcję w Parku Skaryszewskim, proszę Państwa, zieleni stołecznej, zieleni miejskiej, która zbiera butelki od rana w każdym śmietniku, ale takie, wiesz, brązowe, które są zwrotne. Zbierają też puszki, jak gdzieś ktoś zostawi w krzakach całą siatkę, to szybko przejmą ci ze stołecznej zieleni miejskiej. Dlatego myślę, że oni tutaj żadnego pierwszego ani drugiego miejsca nie zajmą w konkurencji zieleni. Bo na przykład jak jesteśmy w Anglo-Ameryce, Białystok, a to jest nie tu, to oni tam zawsze jak nie pierwsze, to drugie miejsce zajmą w świecie. A tutaj to takie, zobacz, łażą po krzakach i powinni jeszcze te wszystkie, jak to się mówi, gówna powyczyszczać. Ale oni, wiesz, od rana to przyuważyłam, że oni zbierają butelki, te takie zwrotne, czyli brązowe, bo zielonych, gdzie było po perle, to nie, ale takie, jak są zwrotne, no widocznie mało zarabiają pieniędzy, oni po prostu wcale praktycznie nie mają pieniędzy, z tego wynika. No, zieleń miejska, stołeczna. No wiecie Państwo, w ogóle w Warszawie kradną, od tego się zaczyna, o. Idzie dziadyga i już tu zagląda. Kradną, obcinają, wścibscy, ciekawi, strasznie ciekawi są. Że tutaj taka jedna dziadyga, to siedzi na ławce, no to nie można, wiesz, biegać, przejść się, bo zaraz za tobą lezie. Co za cholerstwo w tej Warszawie. Lezie i zaraz, wiesz, no, na ulicach w ogóle łażą, dokuczają, że dają do zrozumienia, że ciebie znają, wiesz, albo psychiczni ludzie, niedowartościowani, że te msze, to im nic nie dają, msze, jako takie. Idzie też, proszę Państwa, emerytka do bonifratrów na stołówkę, żeby na tej stołówce poszaleć. Żrą za darmo, wszystko mają za darmo, ale dokuczają jeden drugiemu. Dlaczego Polacy sobie dokuczają? No są niedowartościowani. Na mszach właśnie, mówię o tych mszach, że z tych mszy nic nie wynika, bo oni tam nie czytają Słowa Bożego, nie studiują i człowiek ma w sobie to, co miał, to, co ma, się pogarsza. No, także proszę Państwa, jak coś lepszego ma, coś spod skóry wyjmie, jakieś wartości duchowe, no to ratuj się kto może, bo tak to człowiek upodabnia się do gada. Dogada, bez uczuć, bez serca, bez duchowości. Dlatego my nawiązujemy nie tyle do duszy nieśmiertelnej, bo to jest pogańska nauka. Ja wiecie, że jest nieprawdziwa, ani że nie jest logiczna. Mówi Platon o duchowości, o dualizmie, o podwójności. To jest nieprawdą, bo jeżeli by taki samochód miał mieć swoją duchowość, czyli duszę, no to głupota na 100%. Zapraszamy, proszę Państwa, na przechadzki, na biegania, na spacery w naszym, proszę Państwa, bardzo starym parku, który jest opisany, jego historia jest opisana. Proszę poczytać, przecież nie po to pokazujemy, w którym wieku, w którym roku zbudowany. Nawet wiewiórka przyszła, Państwo zobaczą, na ulicę do ludzi. Ona się nie boi. Śliczna nasza Basia. Nasza Basia kochana, ale nie ta, co mówi kurwa. No, w internecie, tylko ta, która odrzewiła się. Proszę Państwa, piękna Basia kochana. Ona tak do człowieka podchodzi, nie boi się człowieka, z myślą, że człowiek coś jej da, ale ludzie są tak skąpi, są tak podli, że jest to chyba staruszki przyjdą, bo one mają atrakcję, że mogą dokarmić, mogą dożywić wiewiórkę, rozumiejąc, o co chodzi. Natomiast no,
Warszawa, rejestracja warszawska. Warszawska rejestracja, samochody. Przecież nie z Anglo-Ameryki Białystok, przecież nie od prawosławnych. Warszawska rejestracja, łazi dziad po ptakach. Także proszę Państwa, o czym świadczy? O niczym świadczy. Warszawiacy nie są gościnni. I czego powinni się nauczyć od ludzi, mieszkańców prawosławnych z Anglo-Ameryki Białystok? No, gościnności właśnie i wiary, bo tutaj no, w przypadku Polsynach katolicy, oni żadnej wiary nie mają. Jak się tak przejdzie z mikrofonem, z kamerą, po tym, po stołówce, na przykład do kapucynów idź, to co? No, to oni się tam biją, oni się tam kłócą. Ci księża muszą ich godzić, muszą ich godzić, bo oni się tam biją, oni się tam kłócą. Nie są wdzięczni, że ktoś im ugodził, że przychodzą katolicki. Parafianki od 7 rano gotują tę zupę, czy od 6 nawet przynoszą mięso. To też trzeba pozbierać strawę. A ci to tylko wiesz, och, podane, pozamiatane, posprzątane, nażerli się i poszli. Zimno jak cholera. Cały świat się będzie teraz trząsł na przystankach stołecznego miasta Warszawy, autobusowych i tramwajowych. Stary tramwaj, stara wiara, stary papież, proszę Państwa, w naszym programie internetowym Radio Conchita, El Mercedes, YouTube, Google Plus, Daily Motion. Zapraszam serdecznie tutaj prosto z ronda Waszyngtona, gdzie właśnie ostatnio miałyśmy też film, nakręciłyśmy niekoniecznie to, co chciałyśmy, ale to, co było.